Cześć, tutaj Eko Kreatywna. Witam Was dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę haul lumpeksowy z wyjazdu wakacyjnego. Będą naprawdę markowe, piękne perełki. Pokażę Wam cuda vintage, gadżety do domu, takie naprawdę fajne, jakościowe. Można powiedzieć, że to będzie sztuka z lumpeksu. Także dzisiaj duże urozmaicenie i takie drobne też przebiteczki z jakichś tam przejazdów wakacyjnych, ale nie będzie tego dużo, bo wiecie, postanowiłam jednak tym razem trochę odesnąć tego nagrywania, cały czas bycia aktywnym i trochę też się zrelaksować, bo każdy tego potrzebuje. Tutaj przyszedł właśnie mój kotek przed chwilą i no dzisiaj, jeżeli się troszkę filmik spóźni, będzie później, to mi wybaczcie, bo kotek właśnie był chory, musiałam jechać z nim do weterynarza. Także trochę opóźnienia jest, ale może się uda. Słuchajcie, lecimy już z tymi ciuchami. Pokażę Wam oczywiście je w jakichś nowoczesnych stylizacjach. Ewentualnie w takich super eleganckich, ponadczasowych stylizacjach. Oczywiście proszę Was też bardzo o wsparcie w postaci polubień i zasubskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będzie dużo porad stylizacyjnych, będzie dużo właśnie hauli lumpeksowych i też filmików projektanckich z nowymi trendami i z różnymi ciekawostkami modowymi. Także zapraszam Was już teraz na ciągnarz. Rzeczy i zacznę od gadżetów do domu. Pokazuję Wam tam takie dwa kubeczki, które zostały w Zaklikowie, tam w domu naszym rodzinnym, które kupiłam właśnie z myślą o tym, że bardzo, bardzo pasują do kuchni, która tam jest i są naprawdę bardzo fajne też rozmiarowo do picia. Są to tam jakieś amerykańskie firmy produkty, ale naprawdę takie bardzo, bardzo urocze, tradycyjne i fajny rozmiar mają. Zobaczcie, jak tam pokazuję właśnie je w kuchni, w kontekście, że tak powiem, stylistycznym. To dwie rzeczy i wszystkie te rzeczy do domu były po 3 zł, więc była fajna cena. Jakbym była następnego dnia, to było w ogóle wszystko za pół ceny, więc pewnie też dużo taniej bym zapłaciła za te zakupy, ale no niestety nie zawsze jest wybór i nie zawsze można przyjechać wtedy, kiedy jest najtańsza cena. No, tak bywa. Kolejna rzecz, taki kubeczek, piękny, ręcznie robiony, widać, że robiony na kole garncarskim. Ręcznie malowany kubeczek w bardzo fajnym rozmiarze, takim średnim. No i bardzo uroczy, bardzo pasuje mi do kuchni, bo wiecie, że ja mam też takie właśnie biało-niebieskie gadżety w domu. Lubię, bardzo lubię taką porcelanę. No i tak, kupiłam też taki obrazek, bardzo piękną grafikę, według mnie mega stylową, taką troszkę w stylu lat 20-30 XX wieku. I ona też została w domu tamtym rodzinnym, bo bardzo fajnie tam kolorystycznie i stylowo się wpasowała. Tutaj też zobaczcie nagrywkę. Troszkę zmieniłam później usytuowanie. Rodzice tam powiesili ją troszkę w innym miejscu, ale tu Wam pokazuję takie przymiarkę, powiedzmy, jak ten obrazek wygląda, a naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda według mnie. Oprócz tego są podkładki. Podkładki, które tam były w relacji. Zobaczycie takie migaweczki. Dwie takie malutkie i one są nowe, bo są nawet tutaj z takimi naklejkami, jeszcze nienaruszonymi zresztą. Bardzo fajne, wyszywane koralikami i są w kolorze złotym. Cztery duże, cztery takie duże i dwie malutkie. Tak, i teraz jest też trochę gadżetów i one nie są wszystkie z Janowa Lubelskiego, bo tam robiłam zakupy, ale robiłam też zakupy w Zaklikowie. w trzech różnych sklepach. Już nie będę się teraz rozwodzić na tym, gdzie co kupiłam. Pamiętacie sklep Drapciuszek, który niedawno Wam pokazywałam z tym drewnem drapanym? Też tam coś kupiłam, ale to tam potem powiem co. Jeszcze teraz pokażę Wam kilka akcesoriów. Dało się kupić naprawdę piękne buty. To akurat było w Janowie. Zobaczcie, są nowe. Tutaj widać jeszcze naklejkę. A tutaj widać, że są nowe całkowicie.
Słuchajcie, są to baleriny na takim małym, bardzo małym obcasiku centymetrowym, związaniem ze skóry naturalnej, całe w środku i na zewnątrz. I mam takie beżowe, nie tej firmy, bo to jest jakaś marka Hotik. Mam takie w beżowym kolorze, nie wiem czy one były od Nexta czy od Oasis, mniejsza z tym. W każdym razie mam praktycznie identyczne, tylko beżowe i są mega wygodne. I to wiązanie się fajnie sprawdza, bo na przykład do długich, powiewnych sukienek bardzo fajnie wygląda i nie spadają też te baleriny z nogi, więc wow. Czarny kolor, bardzo, bardzo ładne, nowe buciki. Widać nawet po obcasie, że są nowe. Tutaj były jeszcze wszystkie naklejki, ja trochę pozdzierałam tego tutaj, bo brzydko to wygląda. Nadal nie jest super, ale jeszcze to wyczyszczę. Buty są oczywiście odkażone. Tutaj jest właśnie napisane, że jest to rozmiar 40. Naprawdę super torebki też kupiłam, które Wam pokażę w stylizacjach już za chwilę z ciuchami, bo nie będę ich oddzielnie pokazywać. Tutaj jest torebeczka w takim stylu właśnie Old Money. Zobaczcie, w jakim pięknym stanie torebka ze skóry, z takim jeszcze emblematem, z taką pieczęcią. Real leather, genuine leather. Naprawdę piękny kolor skóry. Zobaczcie, z tyłu też jest, naprawdę stan jest idealny. Wszystko skórka, w środku jest też bardzo ładna, czyściusieńka. Tak jakby to była nowa, nienoszona torebka. Naprawdę piękna torebka. No i tu Wam oczywiście pokażę w jakiejś stylówce ze spodniami albo coś takiego. Super, według mnie super. No, jestem zachwycona i nie była droga, aczkolwiek to nie jest zakup typu za kilka złotych. Oczywiście, to jakieś tam było powyżej 30 zł zakupione, więc torebka jest dla Was. Super rozmiar, naprawdę super, taka idealna, nie za ciężka, nie za duża, ale też już nie taka mikroskopijna torebeczka, tylko taka na co dzień normalnie do noszenia. No i teraz jeszcze dwie torebki. Jedna jest, już Wam powiem jakiej marki, chyba Accessorize, ale nie jestem pewna. Nie, to jest właśnie marka Oasis, też skórzana torba. Tutaj troszkę ją sreberkiem jeszcze przy, powiedzmy tak, trochę tutaj poprawię, bo tutaj jest takie lekko wytarte sreberko, ale naprawdę torebka jest w idealnym stanie, zobaczcie. I z tyłu jest holograficzna, w taki wytłoczony wzór wężowy. Nie wiem, czy efekt holograficzny uda się pokazać w tym świetle. Można ją nosić po odpięciu tego paska, bo jest odpinany, tylko na tym takim, o, paseczku. Albo właśnie można nosić na pasku, który też między innymi kupiłam tą torebkę, dlatego że chciałam mieć torebkę i taki pasek, który sobie przepnę też do innej torby, takiej niebieskiej, co ostatnio kupiłam. W środku jest nowa ta torebka. Zobaczcie, jak pięknie, bardzo czysta. Trochę dezynfekcji, spray do dezynfekcji i jest ideał. W środku też Wam pokażę. Naprawdę fajna torebka, zobaczcie. Jak nowa, praktycznie. Być może nawet to jest nowa torebka, tylko tutaj w sklepie czy gdzieś zostało przytarte, bo takie sreberko jest bardzo łatwo sobie troszkę przytrzeć. Mnie to nie przeszkadza, ale jakby komuś przeszkadzało, to można właśnie taką srebrną farbką albo nawet srebrnym cieniem, takim mocno srebrnym, przysrebrzyć w tym miejscu. I to będzie, to jest taki mój myk. Jeżeli macie farbki akrylowe w srebrnym kolorze albo w ogóle w kolorze danej torebki albo taki pyłek pigmentowy typu cień, to można sobie w ten sposób trochę podratować pewne produkty. No i teraz perła nad perłami spośród tych torebek. Patrzcie, jaka cudowna torebka vintage z skórki wężowej. Jest to kopertówka z dodatkowym paskiem, które oczywiście można odpiąć. Patrzcie na tą piękną klamrę. To, co tutaj widzicie, to są takie, to nie jest brudne, tylko to jest takie jakby troszkę lekko wyświecony rybs, ale jest czyściutka tak naprawdę. Światło tu jest takie mocne, że wygląda to na brudne, ale jest piękna ta torebka, jest przepiękna. No i właśnie można używać jako kopertówę, tak jak mówiłam, o do ręki, albo po prostu nosić sobie, jak nam jest wygodniej, na paseczku. No naprawdę
naprawdę perełka. Dla tej torebki warto było w ogóle iść na te zakupy, bo niestety był to dzień w ogóle bez żadnej przeceny. A to jest torebka z tego sklepu w Janowie. No to jak chodzi o akcesoria, to tyle. Pokażę Wam leginsy jeszcze, bo też w Janowie, jak tam było widać, trochę w takich krótkich przebiteczkach. Kupiłam też takie leginsy Adidasa, oryginalne. Bardzo fajna kolorystyka. Mam już taki zestaw leginsy z bluzą z tej serii, tylko inny kolor, w takie kolibry, a ta jest taka naprawdę bardzo fajne też te leginsy. Zobaczcie, jak super wyglądają. Pokażę Wam tu z czymś oczywiście się, z jakąś sportową koszulką. I naprawdę bardzo, bardzo piękne kolory, bardzo dobry stan leginsów. I teraz lecimy do już ciuchów i postaram się pokazać Wam też te akcesoria z niektórymi ciuchami, na przykład torebkę brązową z, powiedzmy, może nie do końca w stylu, ale z taką koszulką od H&M z fajnej serii Love Stories. Bardzo fajny taki designerski przód. W ogóle świetny krój koszulki. Bardzo mi się podoba ta koszulka. To jest M-ka. Właśnie fajnie, że jest w takim uniwersalnym rozmiarze. Taki prosty t-shircik, ale z fajnym designerskim nadrukiem. Ja nie jestem specjalnie osobą, która lubi nadruki, ale ta koszulka w ogóle mi się podoba i kolorystycznie, i stylowo. Zaraz Wam do czegoś ją właśnie przymierzę. Zobaczymy, do czego będzie pasować. I idziemy dalej. Mamy spódniczkę, słuchajcie, od Pepe Jeans. 176. To jest taka młodzieżowa spódniczka, ale jeżeli ktoś ma niewysoki wzrost, to spokojnie może taką nosić na lato. Bardzo cieniutka bawełna, super materiał. Jeśli znacie markę Pepe Jeans, to wiecie, że to jest bardzo droga marka. Bardzo ładna, taka właśnie plażowa spódniczka w super kolorystyce, takiej porcelanowej, jak ja to nazywam. Porcelana chińska. Śliczna, bardzo fajna, bardzo taka prościutka. Lecimy dalej. Słuchajcie, bluzka z jedwabiu. Całkowicie 100% jedwab jest wierzch tej bluzki. Ja tego typu włoskie bluzki już miewałam. Ona ma z tyłu bardzo fajne wiązanie. I wiskozowy spód, oczywiście jest to rozmiar, już Wam mówię, to jest 16, więc to jest XL-ka niby, ale może być na L-kę, na XL-kę, to nie jest powiedziane. Bardzo ładny ma krój, bardzo ma wdzięcznie zrobione te rękawki, śliczny kolor musztardowy. Marka Phase 8, to nie jest jakiś no name, tylko markowa bluzka. Naprawdę fajna, na mnie za dużo, ale poglądowo no widzicie, jak to może wyglądać. Ostatnio jeszcze z poprzednich zakupów w Zaklikowie pokazywałam gdzieś w przebitkach takie spodnie, których jednak nie pokazywałam w holu potem, bo je zostawiłam, były w praniu. I te spodnie to są vintage takie szarawary, szarowaro, takie spodnie 7/8 do kostki. Minimalnie może za duże na mnie, takie może na M-kę byłyby lepsze. Świetny kolor, naprawdę świetny kolor, fajny, luźny krój, bardzo cieniutkie, bardzo wygodne spodnie. No kolor naprawdę się, powiem Wam, udał. Bardzo, bardzo ładny kolor, bardzo żywy i to są vintage spodnie, więc tym bardziej fajnie, że się tak zachowały. No, niby rozmiar 40, ja uważam, że to jest raczej 38, taka emeczka, więc super. Dalej coś, co kupiłam w Janowie, bardzo markowa, fajna koszula. Pokażę Wam tam od razu na początku przebitki ze strony tej marki, Hughes & Curtis. Oni robią właśnie koszule przeróżne, męskie, damskie. Super jakościowa koszula z bawełny, lekko taliowana. To jest właśnie nawet napisane na metce, że lekko taliowana, z pięknymi guzikami. Naprawdę śliczny kolor, pięknie wykończona rzecz. Zobaczcie, jak ładnie te koszule są zrobione. Super kolor, taki, to jest taki kobaltowy granat, niebieski, ciemny, w białe paseczki. Piękne i ma przyszyte czerwoną nitką guziki. Super koszula, naprawdę, do jakichś fajnych spodni biurowych Wam przymierzę. Zobaczcie, jak wygląda fajnie. Kolejna rzecz, kolejne dwie rzeczy tu mam, ale jedna, ta rzecz na wierzchu to jest nowa bluzka z jedwabiu, słuchajcie. Line of Oslo. XL-ka, duża koszula, taka oversize'owa, piękna, jedwabna bluzka, nowa, z metkami. Bardzo ciekawym kroju, ona jest, ma tak dwurzędowo zapięty przód, jest taka właśnie,
No, naprawdę super. Ona jest właśnie w takim stylu Old Money, biało-czarna, czarno-kremowa, chciałam powiedzieć. Super ma ciekawy ten dekolt, ma kieszonki i właśnie jest tak na bok zapinana. Spróbuję do czegoś przymierzyć tak, żeby pokazać Wam potencjał tej koszulki, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa. A pod spodem mam halkę od Soil Basic i to jest Noa Noa. To jest wiskozowa taka halka. Ja myślę, że to nie jest sukienka, chociaż nie, to jest raczej halka do sukienki, ale niestety oni w tym sklepie sprzedają te halki w cenie sukienek, jako sukienki, co jest bez sensu dla mnie, bo to jest zbyt proste i zbyt przezroczyste, żeby to była sukienka normalna. To jest halka na 100%, jak ktoś potrzebuje halki w rozmiarze około M, tak, to jest M-ka, z regulowanymi ramionczkami, no to jest dostępna, słuchajcie. Bluzka mnie zachwyciła osobiście, więc wow. Przepiękna sukienka następnie jest od Gio Guerreri. Pokażę Wam tam też przebitki, w jakich cenach są te sukienki. To jest takie już premium marka z wysokiej półki i ta sukienka jest głównie z wełny wykonana. Bardzo fajna, taka midi, elegancka, z bardzo subtelnymi i pięknymi detalami tutaj na rękawku krótkim. Śliczna. Według mnie to jest około M-ka, ale zobaczycie, jak wygląda na mnie. Dzwonkowa taka u dołu i tutaj dopasowana w talii. Piękny, taki skromny krój, ale bardzo elegancki. Słuchajcie, to jest właśnie taka sukienka odświętna w stylu Old Money dla mnie też, bo jest właśnie z jednej strony dosyć skromna, ale też pięknie uszyta i widać tą jakość, słuchajcie, po tej sukience bardzo. Naprawdę super, super, super rzecz. Udało mi się kupić fajny topik markowy też. Jest to Weekend Max Mara i ten topik jest, niestety wycięty jest skład. Wydaje mi się, że on jest z wiskozy, z elastanem czy z czymś. Bardzo ciekawy, taki trochę w zwierzęcym jakby wzorku, coś takiego jakby brązowawo-beżowo-kremowe zebry. Super jest ten materiał, taki jakościowy i rozciągliwy. No i to jest rzecz bardzo uniwersalna, co w ogóle nie w mojej kolorystyce, ale naprawdę super. Super fajna markowa rzecz, niezła zdobycz do spodni z wysokim stanem, do shortów z wysokim stanem, wow. Albo do jakiejś fajnej właśnie maxi spódnicy, teraz są modne takie maxi, może do tej mojej, którą Wam teraz właśnie pokażę. Kupiłam fajną, naprawdę świetną spódnicę Vintage Amazing Woman, rozmiar 3. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka SKM-ka na dość wysoki wzrost, bo jest dość długa i teraz właśnie w takich modnych trendach, że jest obcisła u góry, lekko, bardzo lekko, lekko rozszerzana, niby taka syrenka u dołu. I tutaj u góra jest taka satynowa, piękna ta satyna wiskozowa, a dół jest lekko przezroczysty z takim wzorem i śliczny kolor beżu posiada. Naprawdę bardzo piękna spódnica, bardzo ładnie uszyty też jest pas tej spódnicy. Mam wrażenie, że to jest bardziej M-ka jednak. Tutaj pisze, że nawet 3, ale czy to jest L-ka? No jest to skos, więc słuchajcie, może to być nawet L-ka, bo widzicie, pas jest duży, a tutaj skos, no na pewno jest do 120 może nawet, ale w każdym razie jest to spódnica, no na S-kę może być za szeroka właśnie w pasie i w biodrach, natomiast M i L raczej będzie super. Teraz pokażę Wam coś śmiesznego i ciekawego, mam nadzieję, że Wam spodoba. Jest to dość odleciana rzecz, ale wiecie co, stwierdziłam, że to jest coś takiego, co właśnie przy moim rodzaju działalności powinnam czasem mieć na składzie. Taka etniczna suknia, bardzo długa, bawełna, z takim ciekawą aplikacją. Pokazywałam ją tam w przebitce. Bardzo ciekawe rękawy ma, takie kimonowe, szerokie, z takimi detalami. Kolorystyka jest taka afrykańska moim zdaniem raczej, właśnie nie jakaś azjatycka, indyjska, tylko taka afrykańska. I to jest bardzo długie, to jest jak na wysokiego faceta. Mój tata ma 1,80 m i tak dla żartów przymierzył tą sukienkę dla Was, bo stwierdził, że to jest na niego. No i zobaczcie, no właśnie tak to wygląda, ale jak ktoś jest
wysoką kobietą to też może być. I oczywiście, że można mieć takie coś nawet do chodzenia, powiedzmy sobie, po domu. I można sobie to uciąć, albo można z tego zrobić zestaw, spódnica i bluzka. Także takie cudo z bawełny, takiej dosyć grubej bawełny. Nie, no wiadomo, bawełna nie jest przewiewna, więc to nie stanowi problemu raczej, ale jest to ciekawostka na pewno. A, no i oczywiście, kochani, to co mam na sobie, czyli bluzka, którą kupiłam dla siebie, tam była przebitka właśnie z drapciuszka. Ta bluzka jest z wiskozy, bardzo spodobało mi się zestawienie kolorów. No bo zobaczcie, ona jest właśnie w takiej mojej ostatnio kolorystyce. Żółty, pastelowy, z różowym, takim nawet lila róż, lekko i kremowy. Fajny krój ma, z takimi rękawkami tutaj, z dekoltem. Tutaj się ściąga, może być trochę dłużej, trochę krócej. No i tutaj Wam proponuję właśnie do moich Adidasów w stylówce, które są też żółto-różowe. No więc może być ta bluzka do przeróżnych rzeczy, do spodenek, do długich spodni, do też spódnicy krótkiej, długiej. Właściwie do wszystkiego pasuje. No i fajnie, jestem zadowolona. Kosztowała około 20 zł, około. Tak nieco do grosza, ale mniej więcej. Pokazuję Wam tu jeszcze jedną rzecz, którą pierwotnie moja mama sobie przygarnęła, ale stwierdziła, że jednak ona już na ramionczkach nie nosi i bardzo jej się podobała ta sukienka. Jest z bawełny z takim tiulowym spodem i ma bardzo fajne tutaj takie rękodzielnicze kwiatki przyszyte. Elementy koronki, taka romantyczna sukieneczka na lato, nawet może być właśnie na plażę. Bardzo ładne ma kolory. Jeśli lubicie takie romantyczne wzory i piękna bawełna jest, z taką koronką na dole wykończona. No, taka sukieneczka też dostępna będzie, co prawda nie kupiona, ale, znaczy kupiona, ale dużo wcześniej. I ona była też kupiona kiedyś właśnie w Zaklikowie. No i kochani, wygląda na to, że już wszystkie zakupy obejrzeliśmy. Jeszcze sprawdzam, czy na pewno, ale tak. To już będzie wszystko. Mam nadzieję, że stylizacje i rzeczy Wam się podobały. Piszcie, co się Wam najbardziej podobało. Bardzo lubię, jak do mnie piszecie. I możecie oczywiście wyrażać swoje opinie, które stylówki się Wam podobały najbardziej. Jeśli chcielibyście jakichś usług stylizacyjnych moich, to się polecam. Oczywiście można do mnie pisać. Chętnie zrobię przegląd garderoby i zakupy na przykład z kimś, kto będzie potrzebował mojej pomocy. Także kochani, bardzo serdecznie już Was pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że już w niedzielę nam się uda. Jeśli nie, to przesunę ten filmik odrobinę, bo mam teraz jeszcze bardzo intensywny czas. Tak czy inaczej, do zobaczenia i piszcie do mnie na maila modaekokreatywna@gmail.com. Resztę wszystkie linki są w filmiku. Polecam Wam także nowo wydany teraz teledysk Wonky One, który będzie podlinkowany w ekranach na końcu filmu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!